W dniu wysiedlenia 3 lipca 1943 roku mieszkańców Łukowej spędzono na plac. Strach był tak duży, jak mi opowiadano, że ludzie sami wychodzili z domów, że nie było tego wygrzebywania, a mogli tu pozostać tylko nieliczni, tam między innymi strażacy, ci, którzy mieli jakieś dokumenty. Ludzie, co robili ludzie, proszę powiedzieć, ze zwierzętami, zanim tego puszczali? Wypuszczało się na pasmisko. Proszę? Wypuszczało się na łąki. Na łąki. Konie, kto zostawiał, to na łąki wszystko wyganiało. Żeby nie wyginało z głodu. No, odwiązywało się z łańcucha, w oborze. A jak wyglądało właśnie samo wysiedlenie? Otoczona była wieś i co dalej? Rano, świt. Rano, świtem o godzinie 4, może wcześniej, Niemcy otoczyli całą wieś, miejscowość i w odległości co 20-30 metrów stał Niemiec z karabinem, poza stodołami stali i przejechał motorem, jak przepuśćmy w mojej części, tu gdzie ja mieszkam, Niemiec i kazał wychodzić raus na Kirchen, żeby iść do kościoła i wszystko wychodziło. Pozostawiało cały dobytek, cały majątek na pastwę losu, bez wyżywienia. Ludzi, jak ktoś miał jakiś ogród, to spuszczał, przepuśćmy na ten ogród, te krowy, króliki, świnie, wszystko wypuszczane zostało i tak to pozostawało. A sami w garść do 10 kg tylko można było wziąć sobie tubołka i wychodziło wszystko na punkt zbiorczy do kościoła, pod kościół. A skąd wiedzieliście o tych tobołkach, że trzeba sobie przygotować, no, że ten... Sołtys nakazał, żeby do 10 kilo przygotować, tak? Normalnie Niemcy mówili, że więcej nie wolno więcej było wziąć. Na przykład jak ja miałam troje dzieci, na przykład dwoje małych, trzeba było dzieci nieść, a nic, to jakieś tam jakieś tobołki czy chleb, czy co innego. Także człowiek uciekał i tyle. Jak to było zapakowane? W co te 10 kilo można było wziąć? Torbę z lnianą? Przeważnie. Tobołek taki? W większości taki tubołki, do ręki taki coś. Związane w jakieś prześcieradło. Tak, prześcieradło kręcony, chleb do tych. A dzieci małe? Też takie tubołki, torebki brały i też brały. Dzieci? W torby? Tak, każdy jeden swój paczkę brał i to szedł. Pani chodzi o małe dzieci. Tak. No a te starsze za rączkę, tak? Jak było? I wszystkich pod plac, na plac pod kościołem, tutaj, pod ten plac, który jest. I co było dalej? Później ładowali nas na samochody. Proszę? Później nas ładowali na samochody pod kościołem i z samochodami wieźli nas do Zwierzyńca. Zwierzyńca my byli 10 dni, nie, tydzień czasu, a później ze Zwierzyńca nas zawieźli do Majdanku. Tak, ale to jednak... Nas prowadzili do pociągu piechotą. Przywieźli nas do Lublina. Nie, na stację piechotą, ze Zwierzyńca, z tych lagrów. Później nas przywieźli do Lublina, a z Lublina, ze stacji, znowu nas prowadzili piechotą. Wtedy taki deszcz lał silny, że każdy jeden był zmoknięty co do rąka. I nas zagnali tam na baraki. Co było dalej? To jak my przyjechali do Zwierzyńca, tydzień czas my byli tam, w Zwierzyńcu, to tam nas wszawa jadła, że po tym piachu chodzili piechotą. I raz na dzień tylko jeść dawali w Zwierzyńcu. To co miał, to tam powyjadał. Później nas po tygodniu czasu wzięli do Majdanku, tylko nas ze Zwierzyńca do stacji, tam na Biały Słup prowadzili piechotę. Cały transport szedł piechotą na stację. Przyjechali my do Lublina, to już w nocy było prawie, wtedy silna zlewa była. Deszcz lał i nas wszystkich starych, małych, kto był, pędzili nas tam do znowu od stacji do tego Majdanku. Jak nas przyprowadzili do Majdanku w nocy, to wszystkich do jednego baraku zegnali, tak na kupę po prostu. Nie było placu ani 10, ani lic, ani co, tylko wszystkie tak. Później na drugi dzień rozdzielali. Matki osobno, dzieci tam z matkami takie małe znowu razem byli, a starsze znowu z rodzicami byli, z ojcami. Przepraszam pana bardzo, wróćmy jeszcze na chwilę tutaj do tego podziału, który był na placu pod kościołem. Gdzie indziej się ludzie znaleźli? W stodole, w Chmielku podobno. A to jest część dostała. Właśnie. Proszę. Proszę. Jeżeli chodzi
o punkt zbiorczy, to był pierwszy punkt zbiorczy pod kościołem. Natomiast następny punkt był w Mielku, z tym, że część ludzi spod kościoła, którzy Niemcy nie zdążyli wywieźć, bo kilka na kilka samochody zabrali, przegnali pieszo do Chmielka na plac, gdzie w tej chwili jest boisko sportowe. Na tym placu przyszły samochody, też część ludzi zabrali, a resztę ludzi zostało zagnane do stodoły, do folwarku, który się znajdował w Mielku. Tam siedzieli do 5 dni nawet. Ostatni transport dopiero został wywieziony 6 lipca, który był przewieziony na Lubaczów, z Lubaczowa dopiero pociągami towarowymi został przewieziony do Lublina na Majdanek.